Witam serdecznie w kolejnym już odcinku. Dzisiaj będzie to kolejny test, ale nietypowy jak na nas, ponieważ nie będziemy degustować win z supermarketów, a będziemy degustować wina ze sklepu specjalistycznego. Wina będziemy degustować z osobą, która nie jest związana ze światem win zawodowo. Będzie to mój brat i ten test ma za zadanie pokazać Wam różnicę pomiędzy osobą, która wybiera wina zawodowo, a osobą, która bardziej wina konsumuje, aniżeli skupia się na aromacie, smaku i konkretnych aspektach produkcyjnych tego wina. Kolejną rzeczą, którą chcemy pokazać tym filmikiem, to że każdą osobę nieco potrafi cieszyć nieco inne wino i niezależnie od oceny technicznej wina, niezależnie od tego, co sommelier uważa o winie, Wam dane wino ma prawo po prostu smakować. I poprosiłem importera, aby znalazł nam właśnie u siebie dwa takie same szczepy, ale nieco rozróżnił je klasami i żeby to były właśnie wino białe z tego samego szczepu zrobione, ale o różnej klasie. Również poprosiłem go, aby znalazł nam etykiety szczepu Pinot Noir, również, żeby to były wina z różnej półki cenowej. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jakie wina wybrał importer. Maciek również tego nie wie, a tym bardziej mój brat Marcin. Ze względu na to, że nie chciałem, aby moja ocena była nieco nagięta ze względu na sympatię do tego czy innego importera, poprosiłem importera o zgodę na krytykowanie wina i również postanowiłem za te wina zapłacić. Z wdzięczności właśnie za formę degustacji, jaką będę przeprowadzał, importer postanowił Was, widzów mojego kanału, uhonorować kodem promocyjnym na 10% i w sklepie rafa-wino.pl do końca tego roku na wszystkie wina ma się 10% rabatu, a kod rabatowy to winowajca. Również w tym miejscu proszę Was o subskrypcję, pozwoli mi ona dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, ale również Wam pomoże dostarczać mi nowe treści. A teraz zapraszam do degustacji i do świetnej, mam nadzieję, zabawy. Zanim jednak przejdziemy do degustacji, pozwolę sobie przedstawić Wam skalę ocen, wedle której oceniamy wina. Z racji tego, że było trochę niedomówień i uważacie, że ocenianie wina na 5 czy na 6 to nadal wina słabe, pozwolę sobie Wam nieco wyjaśnić i naszą skalę ocen, którą sobie wymyśliliśmy, ale nie została ona Wam nigdy przedstawiona. 1 to wino karygodne. I jedynka, za jedynkę po prostu producenci wina powinni być karani sądownie. 2 to wino kompletnie niepijalne. 3 to wino słabe. 4 to wino już pijalne i mam tutaj na myśli, że jest to wino, które kogoś może cieszyć. Jest to wino, które mimo swoich wad nadaje się do spożywania i zdecydowanie jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś, komu takie wino po prostu smakuje. 5 to wino dobre, chyba nie potrzeba nic tutaj wyjaśniać. 6 to wino już solidne. 7 to wino bardzo dobre. 8 to wino wykonane idealnie. 9 to wino wybitne. 10 to wino wybitne i wyjątkowe. W zasadzie nie jestem pewien, czy w moim życiu kiedyś degustowałem wino na 10. Mam nadzieję, że zbyt szybko tego nie zrobię i że nie będę w stanie żadnego wina ocenić tak wysoko, bo cóż za przyjemność płynęłaby z picia win, które już nigdy nie dorównają ideałom tego wina dziesiątkowego. A teraz już ostatni raz zapraszam na degustację. Głosem radiowym mówisz. Witam serdecznie. Moi widzowie, nasi widzowie. Zaczynam kolejny odcinek z serii Testy win. Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy osoba... Tak się ta seria nazywa? Słucham? Tak się nazywa ta seria? Tak, okay. Od teraz. Będziemy dzisiaj sprawdzać, czy osoba, która nie jest zawodowo związana z winem, mój brat, który pija wina zarówno z sieci reklamowanej pewnym Płazem, jak i z sieci reklamowanej pewnym Stawonogiem.
Będziemy sprawdzać my, pseudozawodowcy, pan Wiczkowski, którego nazwisko miało się pojawić w trzecim odcinku, także Maciek Wiczkowski oraz mój brat, po prostu mój brat. Zaczynamy. Wojtku, prosimy o pierwszą próbę. Dzisiaj wina będzie przedstawiał Wojtek. Michał niestety nie mógł pojawić się w tymże odcinku. To i... znowu tego stacja win za 15 zł. Stacja win za 15 zł. Widzę już piękny kolor. Zgaduję, że to wino białe. Nie podpowiadaj mi. To jest klimat, nas nie opuszcza. Trochę mniej, Wojtku, bo no. To ma zostać na wieczór. Pamiętasz? A tu przecież będziemy wylewać teraz. Nie będziemy zlewać po prostu do butelki. Kto będzie wylewał, to będzie wylewał. No i wypił. No i kopnął. Dobre. Dobre. Ale nie zdradzamy, czy dobre, czy nie. Nie. Dobre, mi smakuje. Co ci mi podoba? Cytruska. No dość świeży smak. Niezbyt ordynarny. Tak jest z tych droższych raczej? Tak, orzeźwiające. No ocena. Od 1 do 10. Skala to jest 4, dałbym, to jest wino pijalne. Dałbym 7 osobiście. O proszę. O proszę, wysoka ocena. Czyli wino bardzo dobre. Przypominam, 7 to wino bardzo dobre. Powinienem to zanotować? Powinien zanotować, proszę, wino numer jeden, bo to jest wino pierwsze z pary. Ale Wojtku, dajmy do porównania jeszcze drugie wino, żeby tutaj laik tak zwany w dzisiejszym odcinku miał z czym porównywać. Możecie... Ach, kurczę, uwielbiam, że osoby, które nam nalewają wino, zawsze im się trzęsą ręce. Ale trafiają do kieliszka. Spieszyłeś ten drugi kieliszek, już nie jest taki fajny jak pierwszy. Czy najpierw powinienem zacząć od... powąchania czy od wypicia? Od spojrzenia na barwę. Okay. Później od wąchania. No to tu już widzę, że kolor sobie... jest bardziej żywy. No, moje podniebienie jest nieprzyzwyczajone do takich win. Takiej jakości. One są dość różne. I tak jak mógłbym to jakoś określić, to tego napiłbym się w lecie, a tego napiłbym się w zimie. Kurczę, słuszna uwaga. Podoba mi się bardzo, bo też... Ciężko je ocenić, które jest lepsze, bo są, jak dla mnie, one są zupełnie różne. To ocenię ogólnie, tak wiesz. Dałbym mu też 7. Szczerze mówiąc, nie porwało mnie jakoś bardzo, ale też nie oceniłbym go na powiedzmy 4 czy 5, bo jednak jest okej. Okay. Dobra. No to może Maciek. To wina białe oczywiście. Na przykład wchodzi mi do głowy ten sam szczep przy obu. Mi też, na literę F. Tak? Albo na literę R. No albo R, albo F, ja bym dał bardziej F. Czyli albo Riesling, albo Furmin, tak, nie prawda? No właśnie, natomiast rzeczywiście są inne, ale są podobne jakości moim zdaniem. Kurczę, w sumie? Ja w sumie bym się nawet, myślę, żebym się pokusił o zdecydowanie się na szczep na literę F, czyli Furmin. Ze względu, że ten, jeżeli, bo wiem, że mamy dwa, mają być to dwa te same szczepy, drugie wino, które degustujemy, nie ma już cechy Rieslinga. Pierwsze wino ma zdecydowanie, moim zdaniem, cechy i Furminta, i Rieslinga, czyli wysoka kwasowość, fajna chrupkość, duża świeżość, jak właśnie Martin wspomniałeś. I jest to wino zdecydowanie bardziej na lato. Drugie wino moim zdaniem to już wino bardziej poważne, nieco bardziej tłuste. Może pokuszę się nawet, że została tu użyta beczka, spora ziołowość, kwasowość już jest troszeczkę inna, bardziej maślana, zdecydowanie lepiej wkomponowana w strukturę wina. Z ust mi to wyjąłeś wszystko właściwie, ale tak, znaczy no, przy drugim na pewno beczka jest lepsza też, no, bogatsze takie, pełniejsze, więcej się dzieje, więc ja bym tutaj przy drugim dał takie mocne 7, albo 7,5 może, a przy pierwszym 7, no... W sensie ciut bardziej smakuje mi to drugie wino, natomiast różnica jest niewielka, bo wydaje mi się jakościowo naprawdę są spoko, więc takie 2 7 albo 6,5 i 7, albo 7 i 7,5, coś takiego w tych tutaj granicach bym to rozpatrywał. Natomiast fajne, intensywne, świeże.
Moim zdaniem pierwsze sprawia bardziej hedonistyczną przyjemność, taką prostą, łatwiejsze do picia, zdecydowanie bardziej letnie. I ja daję też ocenę 7, więc na razie najwyżej ocenione w naszym testach. Na pewno wina, tak bym powiedział, łatwe są tutaj, że już kubki smakowe wyrobione odgadnięte. Tak, znaczy tak. Nie wiem, czy odgadnięte, myślę, że my się po prostu zgadzamy, może zasugerowaliśmy się tym, co Marcin powiedział, ale... Na pewno, bo jestem laikiem i się znam. Ale ja też uważam właśnie tak samo, że... Może się okaże, że obalisz kwestię istnienia naszego zawodu dzisiaj. No nie wiem, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o wino białe, to naprawdę, przynajmniej z moich doświadczeń, wygląda to tak, że nie spotkałem jeszcze chyba wina, które byłoby na tyle skomplikowane, że mógłbym powiedzieć, nie wiem, ono jest dziwne. Oczywiście nie mówię tu o winach poniżej jakiegoś tam... Albo o winach, które na co dzień pijam. Poniżej jakiejś tam klasy. Ale każde wino już powiedzmy... No, klasyfikowane do tych lepszych. Wydaje mi się, że jest całkiem łatwe. Aczkolwiek te dwa, nie wiem, to jest moje odczucie, ciężko je jakoś ze sobą porównać i ocenić, które jest lepsze, bo są na tyle różne. Aczkolwiek jedno i drugie jest całkiem okej. Okay. Tak. No, ja mogę się nawet pokusić, że powiem, że według mnie obydwa są furmintami z Tokaju. No, wielkiego wyboru nie mam, furmin zawsze jest Tokaju. Nie, no, odstawiam, że są to furminty z Tokaju po prostu. Po lewej jest bardziej proste wino, po prawej jest wino bardziej złożone, więcej użyte, ale ja daję ocenę 7,5. Ale w tej postaci jest dobre zrobione. Dobra, jaką ocenę dajemy drugiemu? Znaczy, jaką dajecie? Ja daję 7,5 drugiemu. No, ja dałem 7, one są dla mnie... Okej. Okay. Ja 7,5 w sumie też. 7,5, no dobra, no to teraz, mamy... Teraz, kurczę, trochę to teraz będzie źle wyglądało przed kamerą. 7,33, że tak... Tak zgodni, kurczę. Dobra. Spodziewałem się jakichś większych ekscesów. No, ale wina ogólnie bardzo na plus. Furmint mnie potrafi bardziej rozpieścić, ale jeżeli to jest faktycznie furmint, to mam nadzieję, że nie od jednego z tych producentów, których oceniam zazwyczaj, jeżeli widzę etykietę na 8. No to prosimy o pokazanie etykiet, Wojtku. To było pierwsze? Tak, pewnie Grof Degenfeld, ja obstawiam Grofa Degenfelda. No tak, Grof Degenfeld. 2,17. Proszę uprzejmie. Wino bardzo dobre, świeże, lekkie, przyjemne. To jest Disnoko. Niestety nie strzeliłem, że jest to Budahazy, producenta nie strzeliłem. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to Makowica, jeżeli mam być szczery, od Budahazego. Trochę przestrzeliłem. Nie chciałem być szczery, tak nie myślałem. Nie? Tak, nie. Ja myślałem, że jest to Makowica od Budahazego, ale... Ale nie jest. Ale nie jest to furmint też bardziej złożony. No i teraz możemy sobie porównać, w obydwu winach zawartość alkoholu się bardzo różni. W drugim winie jest to 13,5%, alkohol absolutnie nie wychodzi. Czy czułeś alkohol? Uderzał nie, cię? Nie. Pięknie zamaskowany. Tak jak wspomniałem, smak nie był ordynarny. Alkohol pięknie wkomponowany. No dobra, no to niestety musimy to zlać, cholerka jasna. No nie wiem, ja wypiłem w sumie. No dobra, to ja wyleję. Kurde, szkoda mi. Ja bym wypił, ale... Aleś Wojta snalał tego, cholera. A macie jakieś ekstra butelki tu jeszcze? Nie, a po co, do roboty byś wziął? No kupiłbym sobie. To nie jest sklep z winem. Ale... No to jak to? Ale możemy... To jest degustacja kulturalna. No dobra, trudno, wylewamy. To mi w ogóle nie pasuje do pory roku. Jeżeli mam być szczery, bo jakby było super gorąco, no to winko byłoby bardzo eleganckie. A jest super zimno. No, jest super zimno. No i ale... dlatego to się trochę gryzie. To jest trochę tak jak jedzenie loda na mrozie, nie? No. O kurze melodia. Kurze melodia to bardziej jest... A dobra, ja miałem się nie wypowiadać, Marcin, pierwej. Pierwsze wino to... Z górnej półki. Myślałem, wszystkie są z górnej półki dzisiaj. Ten smak jest dość mocny, aczkolwiek 100% trafia w moje gusta. Z tym centrum miasta w sumie jak tak powącha się tego pierwszego, to czuję się jakbyś był nasz jednak. Wino numer 2, dużo wyraźniejszy smak. Nie wiem, czy tutaj dobrze strzelę, ale zawartość procentowa alkoholu w pierwszym jest chyba większa niż w numer 2. Też są troszeczkę inne. Obydwa mi bardzo pasują.
I tak myślę, że oceniłbym je na 8-8,5. Obydwa. To dawaj, po kolei ocena. Też ciężko mi powiedzieć, które z nich jest lepsze. Ale jeżeli musiałbym wybrać, to dostałoby 8, to ma 8,5. Okej, okay. Wysoka nota. Teraz może ja to nieco powiem. Jeżeli chodzi o pierwsze wino, no zdecydowanie lżejsze, łagodniejsze, faktycznie tanina zdecydowanie łagodniejsza i moim zdaniem bardziej kompleksowe, ogólnie wino jest bardziej kompleksowe. To drugie wino jest moim zdaniem, trochę alkohol wychodzi, jakoś tak, mimo że wina są schłodzone, to odrobina alkoholu czuję. Na mnie tanina fajna, ale kwasowości gdzieś tu brakuje w drugim winie. Maciek, może ty trochę poopowiadać albo drugie? Znaczy no tak, w sensie pierwsze nos, drugie usta, tak mi się wydaje, bo te drugie ma taki dosyć specyficzny nos. Znaczy sporo jest takich acetonowych aromatów, nie wiem, to jest... Nie, moim zdaniem dużo bardziej czuć alkohol w tym pierwszym. Pierwszym? Tak. Właśnie mi to drugie graje. Tak, ja też bym powiedział, że w drugim wnosi alkohol. I to dosyć mocno nawet. Tanina jak na szczep, który tutaj jest tutaj zdecydowanie za bardzo zaznaczona. Jest sporo zaznaczonej taniny, jest... To jeszcze zaczyna się na P i kończy na Inod Noir. Tak, to jest raczej ten szczep. No na 100% to jest ten szczep i bym powiedział... Obydwa fajne wina, ale kurczę, ja pierwszemu chyba daję wyższą ocenę. Ja pozwolę sobie ocenić te wina i dla mnie jednak pierwsze wino to jest coś, co ja bardzo lubię w winach. I przypominam, że ocena 6 to już jest solidne wino, 5 to jest wino dobre, więc dla mnie pierwsze wino to będzie ocena 7,5. Jest to wino, które po prostu trafia idealnie w moje gusta. Drugie wino niestety to będzie ocena... Niestety, no jest to wino... solidne, ale moim zdaniem usta nie są tak spójne do aromatu. Wszystko się zbalansowało. Brakuje kwasowości. To pierwsze jest takie bardziej... Pierwsze jest robione przez... kurczę, no powiedziałbym, że pierwsze jest robione przez winiarza, który jest bardziej skoncentrowany na zrobieniu tego wina po prostu bardziej eleganckiego. Drugie wino jest mniej eleganckie, jest bardziej ordynarne. Daje 6,5, mimo że to wino może sprawiać czasami więcej przyjemności, jest fajna tanina, wyczuwalna, mało kwasowości, ja obstawiam, że jest więcej alkoholu. Jeżeli miałbym strzelać, no to w pierwszym ja alkoholu nie czuję w ogóle, dałbym jakieś 12,5-13%, a w drugim nawet bym sięgnął po 14%. Jest ten alkohol i tanina wychodzi za bardzo i przez to alkohol zabrał trochę kwasowości. Znaczy całkiem możliwe, że dojrzewały winogrona za długo, za bardzo były przegrzane. Całkiem możliwe, tak było właśnie. No. Tak, nie, się tak, no tak. No bo jak jest za dużo alkoholu w Pinot Noirze, to jest po prostu... Chyba muszę kieliszek wypłukać, bo dla mnie w tym było, aż mnie to uderzyło, tak? Jak go wypiłem, że naprawdę było to mocno wyczuwalne. A ja czuję taką, to co uwielbiam, czyli taką oborę lekko. Kastronowiek jest bardzo dobre, ale opcja numer dwa jest dla mnie wyraźniejsza. Bo jest bardziej wyraźna, to prawda. Jest bardziej takim ekspresyjnym winem, natomiast... No mówi się, że Pinot Noir trzeba polubić właśnie ze względu na ich skrytość. One często bywają właśnie bardzo skryte, bardzo takie, trzeba zacząć doceniać tą delikatność, tą aksamitność tych win. Tutaj ktoś zrobił Pinot Noir dla osób, które nie do końca lubią Pinot Noir. Dobre wino, natomiast nie do końca jakby jest zrobione w sposób, który oczywiście wypowiada się jako osoba, która nie ma absolutnie żadnego pojęcia o robieniu win stricte, więc się wypowiem na ten temat oczywiście. Bardzo proszę. Że wygląda jak wino zrobione ze szczepu, który nie powinien zostać zrobiony w ten sposób trochę. W sensie jakby ta dyspozycja... Ale trochę, ogólnie jest dobrym winem, no solidnym winem. Ja daję 6,5, tak. Jest to wino, które sprawia mnóstwo przyjemności. Ale jest to wino, które, tak powiem, by się sprzedawało. Tak, by się sprzedawało, fajnie mogłoby się parować z jedzeniem. 6,5 to cały czas bardzo wysoka ocena. Zatem pokażmy wina. Tak, numer 1. No, nie chciałem strzelać, bo bałem się, że skłamię, ale właśnie myślałem, że jest to Henryś Hartl. Pinot Noir, bo jego styl elegancki. Henry Hart to jest producent, który właśnie skupia się na Pinot Noirze, tak jak udało mi się odgadnąć. Jest producentem, który
perfekcyjnie wykonuje w moim zdaniem ten szczep. To jest jego podstawowa butelka. 13% alkohol. Zawsze mam ze sobą. Zawsze mam ją ze sobą. Zawsze w podróży. Nie, po prostu bardzo lubię tego producenta. Cenię go ze względu na najzwyczajniej w świecie perfekcyjne wykonanie i uchwycenie właśnie szczepu Pinot Noir. A drugie wino... Zobaczmy, jaki jest alkohol. 14%. Tego wina nie piłem nigdy, nawet nie wiem, jak wymawia się. Nie wiem, czy piłeś. Ciekawy jestem, ile kosztuje. Masz telefon, weź wpisz, zobaczmy, tak. Które było droższe z tych win, ale wydaje mi się, że to jest single vineyard. Myślę, że było droższe. Myślę, że droższa etykieta. I chłopaki, nic się nie znacie. Które nic się nie znacie. Ja akurat Pinot Noir nie powinien, moim zdaniem, nigdy takich wartości alkoholowych uzyskiwać. Nie wiem, moim zdaniem to jest dobre wino na randkę. Także jest idealne. Jest za czym rozmawiać. Pod warunkiem, że ktoś oczywiście lubi czerwone wino. I zobaczmy, co na rafie. 129,99. Natomiast wino numer jeden, przypomnę, są około nie do 60 zł. 60 zł około, ale tak jak mówię, dla mnie Henry Hart jest perfekcjonistą, pięknie potrafi uchwycić piękno Pinot Noir. Uwielbiam ten szczep i uważam niestety, że to wino dla ludzi, którzy lubią Pinot Noir, jest lepiej wykonane. Niestety. Uważam, że to wino jest najzwyczajniej w świecie przyjemne. Do picia. Czyli znowu tak hedonizm pojawia wielokrotnie. Wielokrotnie, tak. To wino jest po prostu przyjemne do picia, bardzo dobrze zrobione, ale z pewnymi aspektami, których ja nie akceptuję w winach typu Pinot Noir. Kojarzyło mi się kilku jeszcze innych producentów, dobrze, że ich kosztuje mniej niż 300 zł tego nie rozumiem. Tak, nie, absolutnie nie. Absolutnie, zdecydowanie bardziej cieszy mnie picie takiego delikatnego, subtelnego Pinot Noir od Henrycha Hartla, co tylko może pokazywać, jak różne są gusta, ale tutaj kolega akurat, proszę bardzo, wina ocenił. Ty, Maćku, jakie oceny dawałeś? 7 i 6,5 za pierwsze wino, czyli za to 7, za to 6,5. Cóż możemy powiedzieć w podsumowaniu? Wina dobre. Wina po prostu... Nie, to było złe podsumowanie, jeszcze raz to wycinamy, teraz inne podsumowanie. Co można by powiedzieć w podsumowaniu? Uważam... Można zaprosić na kolejny odcinek, który tradycyjnie będzie o czymś innym. Tak, tradycyjnie o czymś innym, ale może powiem, że tak naprawdę w winie chodzi o to, co wam się podoba. W winie nie chodzi o to, żeby oceniać je konkursowo, nie jesteśmy sędziami konkursowymi. Ja wybieram wina subiektywnie pod względem jeszcze subiektywnie względem moich odczuć i takie wina wybieram właśnie do dań w restauracji, w której pracuję i uważam, że takie podejście do wina jest najlepsze, ponieważ jestem w stanie w ten sposób uchwycić charakter miejsca, w którym pracuję, ale też szczerze przekazać moją pasję gościom, nie ze względu właśnie na cenę, jak widzicie, chociaż tutaj, proszę bardzo, osoba niezwiązana z winiarstwem, zdecydowanie bardziej wysublimowany smak, gust tutaj zdecydowanie bardziej rok 2015 był w guście Marcina. Wydaje mi się też, to jest taka trochę potwierdzenie tezy, które nigdy nie postawił dzisiaj, ale mogę powiedzieć, że jest potwierdzenie takiej tezy, że dobre wina się bronią, tak czy siak, niezależnie od tego. Tak. No w sensie udało ci się jakby trafnie ocenić jakość win, więc wina dobre się bronią po prostu, nie? Czyli tak, jak się okazało, nie jestem takim laikiem. Nie jesteś laikiem. Albo. Nie jest laikiem, jednak wina z Żabki potrafią wytrenować podniebienie i potrafią, tak jak tutaj wspominaliśmy, z laika zrobić zawodowca. Albo może... Zalika zrobi alkoholika. Tak, Marcin, to może ty coś powiesz na temat tych win. Ja na koniec chciałbym zaprosić do mojego sklepu internetowego. Żartuję. W każdym razie, jak dla mnie, te wina również były różne, podobnie jak i w przypadku pierwszym. Ciężko mi ocenić tak naprawdę, które z nich jest lepsze, bo tak jak powiedziałeś, obydwa są bardzo wysokiej klasy i wydaje mi się, że z pozycji laika dopasowałbym je do odpowiedniego posiłku, do odpowiedniej okazji. Maciek, tak. Twoje podsumowanie. No to... tak, no wydaje mi się, też tak właściwie w sumie podsumowałem wcześniej, przerywając wasze podsumowania. Czyli chciałem po prostu powiedzieć, że jak widać, wina, które są na dobre zrobione, bronią się same. No i tak, fajne mieć porównanie, bo mieliśmy dwie pary z tego samego szczepu jakby, natomiast zrobione w dwóch różnych stylach.
pierwszym takim lżejszym, bardziej wysublimowanym, drugim takim bardziej intensywnym. Co ciekawe, okazało się, że i wino robione w takim lżejszym stylu potrafi być fajniejsze chyba. Ze średnich ocen to może wynikać, że ten drugi pinot lżejszy był fajniejszy, natomiast Furmint, ten cięższy był fajniejszy. To chyba nie jest dzień, żeby się wypowiadać elokwentnie. Ale to prawda, wina robione w tym bardziej zimowym stylu. Nie zawsze to niby prostsze wino jest tym... Bardziej złożone. Czasem prostsze wino jest bardziej złożone. O, to jest moje podsumowanie. Czasem prostsze wino jest bardziej złożone. Natomiast tak, wina dobrej klasy, w końcu udało się napić czegoś, co tak, mi smakuje. Coś nie jest z marketu. Tak. Cieszę się, że mojego brata nie gościłem w moim apartamencie winami supermarketów, ale mam nadzieję, że uda nam się również zrobić konfrontację ślepo win z supermarketu kontra wina właśnie ze sklepu specjalistycznego. A ja już teraz zapraszam Was, nasi widzowie, na kolejny odcinek, który tradycyjnie będzie, Maćku? O czymś innym oczywiście. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.